28 października w Auli Widowiskowej przy Zespole Szkół imienia księdza doktora Jana Zwierza w Robczycach z inicjatywy Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja poświęcona powodzi. Spotkanie poprowadzili wybitni specjaliści, wykładowcy profesor dr habilitowany Leszek Starkel, dr habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Piotr Gębica oraz przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Problem powodzi w dorzeczu Wielopolki mieszkańcy powiatu Robczycko-Sędziszowskiego znają bardzo dobrze. Ulewne, intensywne opady deszczu co jakiś czas dają o sobie znać, zostawiając po sobie niekiedy tragiczne skutki. Z problemem trzeba walczyć, ale żeby go skutecznie zażegnać lub zminimalizować, należy poznać przyczyny i najlepsze dla całej lokalnej społeczności rozwiązania. Ten temat został poruszony podczas konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Robczycach. Jak sama nazwa wskazuje, poświęcona została problematyce związanej z ochroną przeciwpowodziową powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Bardzo się cieszę, że taką liczną obecnością tutaj wykazali się i mieszkańcy, i zaproszeni goście na tym, bo sala, można powiedzieć, pękała w szwach, nowa aula zespołu szkół imienia księdza doktora Jana Zwierza. Konferencję poprowadzili specjaliści profesor doktor habilitowany Leszek Starkel oraz doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Piotr Gębica. Pokazali, że problem nie tylko zagrożenia powodziowego, ale i suszy w przyszłości pewnie czeka i Polskę, i województwo, i nasz powiat. No, pan profesor Starkel bardzo historycznie podszedł, bo praktycznie od lat 50. do zagadnienia tej ochrony przeciwpowodziowej. Pokazał, że naturalne zapory na rzece Wielopolka, które już w tej chwili nie funkcjonują, mówił o tych młynówkach, mówił o młynach, powodowały, że przebieg i spływ wody był wolniejszy, inny niż obecnie, że koryta były szersze, w ogóle nie było zabudowy takiej gęstej jak teraz. No i to oczywiście inaczej funkcjonowało w tych latach, powiedzmy, 50., 60. i 80. W tej chwili stajemy przed problemem takim, że te koryta zostały uregulowane, ten bieg wody bardzo szybki jest, ale nie właśnie na całym odcinku Wielopolki, i miejsca, gdzie ta woda powinna szybko być odprowadzana, to jest między innymi miasto, i tutaj ta blokada jest. No oczywiście różne osoby pewnie jakby zanegowały te spostrzeżenia i wypowiedzi pana profesora, ale to też jakby dla nas taki punkt odniesienia się, w którym kierunku mieszkańcy widzą rozwiązania tego problemu i jak mniej więcej miałoby to zafunkcjonować w przyszłości. O zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie powiatu oraz o utrzymaniu wód mówiła podczas konferencji Agnieszka Duszkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o liczby, przedstawia się to następująco, czyli mamy odcinki uregulowane potoków na terenie powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Jest to około 12 odcinków, o 12 cieków o łącznej długości ponad 50 km. Główną rzeką, jeżeli chodzi o nadzór wodny w Robczycach, jest rzeka Wielopolka. Jej dopływami są potoki Liwek, Brzezinka, Malanka, Niedźwiadka, Bystrzyca, Brzeźnik, Nockowski, Bartkowski, Budzisz, Czerwonek, Gnojnica i Kozi, Zawadka. Nadzór wodny administruje około 0,7 km obwałowaniami, ponad 300 km ciekami wodnymi, jak również potokami nieoznakowanymi na długości ponad 482 km. Utrzymanie wód. Co tak naprawdę mieści się w tym zakresie? Ustawa Prawo wodne jasno określiła, ściśle określiła ten zakres chodzący w zakresie utrzymania wód, artykuł 227 ust. 3. Jest to między innymi wykaszanie roślin na oraz brzegów, usuwanie roślin pływających, korzeniących w dnie, usuwanie drzew i krzewów porastających dno, usuwanie przeszkód naturalnych, zasypanie w wyrw brzegach i dnie, usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód,
rozbiórkę i modyfikację tam bobrowych, zasypywanie nor bobrowych oraz innych nor zwierzęcych, jak również remont i konserwacja ubezpieczeń urządzeń wodnych w obrębie istniejących budowli regulacyjnych. Jeżeli chodzi o otrzymanie wód, ma ono bardzo duże znaczenie w zakresie wpływu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Podsumowując, bieżące utrzymanie w powiecie ropczycko-sędziszowskim, wykonywana jest prawidłowa eksploatacja wszystkich urządzeń i na dzień dzisiejszy stan tych techniczny tych urządzeń przeciwpowodziowych, to jest tych ponad 50 km odcinków uregulowanych, przedstawia się w stanie dobrym. Może teraz troszkę w liczbach, jeżeli chodzi o prace utrzymaniowe. W 2018 roku została wydatkowana kwota o łącznej wartości ponad 364 tysięcy złotych przez nadzór wodny w Ropczycach, która obejmowała prace na terenie gmin Dębica, Ropczyce, Ostrów, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie. Są to prace związane przede wszystkim z koszeniem wałów, koszeniem skarbic dna, wycięcie zakrzaczeń, usuwanie zatorów, zabudowę wyrw. Natomiast w nadzorze wodnym Mielcu zostały wydatkowane środki w ponad 79 tysięcy złotych na terenie gminy Sędziszów Małopolski i Ostrów i Sędziszów Małopolski. Prace utrzymaniowe w 2019 roku, nadzór wodny Ropczyce. Kwota planowana do realizacji w 2019 roku obejmuje ponad 235 tysięcy złotych. Na dzień 30 września zrealizowane zostały już roboty na łączną wartość ponad 111 tysięcy złotych. Łącznie zaplanowane są prace na terenie gmin Dębica, Ropczyce i Wieżyce, Sędziszów Małopolski, Wiśniowa i Wielopole Skrzyńskie, związane z koszeniem wałów, usuwaniem zatorów, koszenie skarb oraz dna i wycinkę zakrzaczeń. Nadzór wodny w Mielcu, kwota planowana ponad 28 tysięcy złotych, oczywiście Sędziszów Małopolski gmina i Ostrów i Sędziszów Małopolski. Samo utrzymanie wód, jeżeli chodzi o eliminację zagrożeń powodziowych, ma oczywiście ogromne znaczenie, jednak najważniejsze są podejmowane działania inwestycyjne. Już w pierwszym etapie prac koncepcyjnych, które rozpoczął się już w 2008 roku i był kontynuowany w 2011 roku zleceniem dokumentacji projektowej jeszcze przez ówczesny Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, wskazał na konieczność zabezpieczenia wprowadzenia działań technicznych w całej zlewni Wielopolki. W 2015 roku została opracowana analiza programu inwestycyjnego, która tak jakby potwierdziła konieczność prowadzenia tych działań technicznych. W ramach tej analizy zostały przeprowadzone prace między innymi związane z przekrojami dolinowymi, z badaniami geotechnicznymi, z obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi. Zostały opracowane warianty rozwiązań technicznych, a także przeprowadzona ocena oddziaływania środowiska. W wyniku tych prac do dalszej realizacji został wybrany wariant związany z budową przede wszystkim suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Jest to zbiornik Żegocin na potoku Wielopolka, zbiornik przeciwpowodziowy Glinik na potoku Wielopolka oraz Broniszów również na potoku Wielopolka. Kolejnymi zbiornikami w ramach tej analizy jest przede wszystkim budowa swojego zbiornika Góra Ropczycka na rzece Budzisz. Dwa dodatkowe małe zbiorniki na dopływie do potoku Budzisz, to jest dopływ z Bud oraz na prawym dopływie Budzisza i na lewym potoku Budzisz. Na lewym dopływie Budzisza, przepraszam. Na terenie gminy Sędziszów Małopolski oraz Ropczyce zaplanowano lokalizację 5 zbiorników przeciwpowodziowych, czyli Glinik, Broniszów, Góra Ropczycka oraz małe zbiorniki na dopływie do Budzisza i na lewym dopływie Budzisza.
Od stycznia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło takie jakby kompetencje w zakresie realizacji tych działań inwestycyjnych i kontynuowało proces przygotowania tych dokumentacji do realizacji. I pierwszy etap opracowania dokumentacji projektowych i pozwolenia realizacji inwestycji jest kontynuowany dla zbiornika Glinik oraz zbiornika Broniszów. Budowa tych dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych o łącznej pojemności ponad 4,4 milionów metrów sześciennych będzie skutkowała spłaszczeniem fali powodziowej i redukowanie przepływu powodziowego wynoszącego 111,50 metrów sześciennych do bezpiecznego wynoszącego 19,5 metra sześciennego. Tutaj mamy przykładową lokalizację tego zbiornika Gliniki Broniszów, ponieważ to są zbiorniki kaskadowe w zlewni rzeki Wielopolki. Jak widzimy, ta dolina rzeki Wielopolki w tych okolicach jest częściowo niezabudowana i w maju, nawet ostatnie wezbrania powodziowe w maju 2019 roku pokazały, że ten teren jest zalewowy. Jak Państwo wiedzą, sam proces przygotowania inwestycji jest dość trudnym procesem inwestycyjnym. Projektanci muszą mierzyć się z wszystkimi niedogodnościami związanymi z wykonywaniem tych prac przede wszystkim w terenie. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o zbiorniki Broniszów i Glinik, niestety te prace nie zostały do końca wykonane. Projektanci spotkali się z brakiem zgody mieszkańców na wykonanie przede wszystkim tych najważniejszych badań geotechnicznych i geodezyjnych. Zostali zablokowani, nie doszło do zakończenia tych prac. Po prostu mieszkańcy uniemożliwili pracę sprzętu i pracę projektanta. Kolejną inwestycją w ramach analizy programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Wielopolki jest zbiornik Góra Robczycka. Jest to najbardziej zaawansowany projekt, jeżeli chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt ten w tym momencie jest na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, czyli już tej decyzji, która jest tak jakby przedostatnią decyzją związaną z decyzją, uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację. Trwają prace jeszcze takie związane z uzyskiwaniem tej decyzji, prowadzone są przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jest to zbiornik, jeden z największych projektowanych w tej Dolinie Wielopolki. Będzie on chronił ponad 79 domów mieszkalnych, 43 budynki zakładów przemysłowych, w tym najważniejsze, jakie są tam zlokalizowane w strefie przemysłowej, czyli budynki firmy Hispano i Suiza, obecnie Safran, zatrudniających ponad 1000 mieszkańców. Zbiornik jest o pojemności ponad 2,29 milionów metrów sześciennych, 58 hektarów, zapora czołowa wraz z upustem dennym i przepławką dla ryb. Oczywiście dodatkowo bystrzem siatkowo-kamiennym, umożliwiający stały przepływ wód w czaszy zbiornika na rzece Budzisz, zatrzymującym te wody powodziowe. I ostatnią z tych zbiorników jest przygotowana dokumentacja projektowa dla dwóch dopływów. Lewym dopływie Budzisza oraz prawym dopływie Budzisza. Jest to też tak samo początkowy etap prac już dokumentacji projektowej. Jeżeli chodzi o, tutaj padło kilkakrotnie przez moich przedmówców, że najważniejszą, jedną z ważniejszych ról odnośnie eliminacji zagrożeń powodziowych jest sam monitoring sytuacji i meteorologicznej, i hydrologicznej. W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej. Ma za zadanie on monitoring przede wszystkim tych codzienny monitoring zjawisk i meteorologicznych, i hydrologicznych. Współpracuje na bieżąco z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej jako głównym ośrodkiem.
Ma na celu on przede wszystkim zbieranie jak najwięcej informacji o tych sytuacjach w terenie, a przede wszystkim wczesne monitorowanie i współpraca z jednostkami, jakich na przykład jest powiatowe centra zarządzania kryzysowego. Najważniejszą rzeczą jeszcze odnośnie realizacji działań inwestycyjnych, główny tutaj dokument, który wyznacza nam zakres tych działań, jest plan zarządzania ryzykiem powodziowym, powstały w 2016 roku, który obejmuje wszystkie działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. I w liście działań strategicznych znalazły się właśnie zbiorniki, te zbiorniki, które były wcześniej wymienione, na terenie powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Konferencja zakończyła się debatą. Można było włączyć się do dyskusji, zadawać pytania i podzielić się własnymi refleksjami.